doniesienie o planowanym przez islamskich fundamentalistów zamachu na życie papieża. Dzisiejszy dziennik Corriere della Sera pisze, że w Bazylice Matki Bożej Afrykańskiej w Algierze znaleziono dokumenty, które nie pozostawiają co do tego cienia wątpliwości. Włoski wywiad uważa, że terroryści Al-Kaidy będą próbowali uderzyć ponownie 11 września. Celem mają być m.in. kościoły. O tym, że informacje te są brane niezwykle poważnie, świadczy postawienie 6 dni temu w stan najwyższej gotowości włoskich służb specjalnych. Pozdrawiam teraz wszystkich moich rodaków. Ale o jakimkolwiek zagrożeniu na audiencji generalnej w Castel Gandolfo nie było dziś mowy. Żadne słowa nie oddadzą atmosfery, jaka tu panowała. Dziękuję za gościnne przyjęcie. Pielgrzymi, głównie z Polski, nie pozostali dłużni Ojcu Świętemu. Z ust kilkuset osób padło gromkie kolejne już zaproszenie do ojczyzny. Wszystko w boskich rękach. Na koniec audiencji Ojciec Święty jeszcze raz udowodnił, że pomimo zmęczenia i słabości nadal jest młody duchem. Pielgrzymów z różnych, często bardzo odległych od siebie stron świata zaprosił do małego konkursu. Konkursu o to, która grupa lepiej i głośniej mu zaśpiewa. Choć wykonanie często odbiegało linią melodyczną i tonacją od oryginału, Ojciec Święty wysłuchał wszystkich pieśni bardzo uważnie. I choć wygrali Włosi, to było jasne, że wciąż najbliższa papieskiemu sercu jest Polska. Żal by odjeżdżać. Łukasz Słapek, informacje. Kurią biskupią.